Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam dwa zagrania na spółce LPI. Na początek tutaj otwarcie sesji, spadek jak widzimy z 7,80 dnia poprzedniego, obecnie kurs 6,40, na pierwszej świetce spadek z 7,20 do 6,40. No i tutaj zauważyłem nieco większe zlecenia, które znajdują się po stronie kupna po 34 i 26, natomiast po stronie ofer coraz te zlecenia są mniejsze, widzimy zazwyczaj na każdym poziomie cenowym jest tam po 100, 200 czy tam 500 akcji. No i pojawia się ukryte zlecenie po cenie 6,37. To jest dla mnie też sygnał, jeżeli ta cena zostanie przebita, automatycznie wejdę w longa, ponieważ zapewne cały kurs był spychany przez takiego ukrytego sprzedawcę. No i tutaj kurs praktycznie dochodzi do tego większego zlecenia, więc czekam, co się wydarzy. Ukryte zlecenie przeniosło się na 6,36. No i szybko, kiedy zostało ono przebite, otwarłem pozycję długą, tutaj jak widzimy ze średniej ceny 6,41. Póki co widzę, że kurs tutaj ustabilizował się na poziomie 6,50, no i będę obserwował, co wydarzy się dalej. W przypadku takich zagrań bardzo często pojawia się nagły market w górę, takie szybkie odreagowanie, dlatego też po cenie 6,72 czy 6,73 po chwili ustawiłem zlecenie sprzedaży po 6,73. Widzimy, jest tutaj market mocny w górę i pyk, moje zlecenie zostało wypełnione. Także został szybko zrealizowany tutaj zysk w przeciągu tam około 1,5 minuty. No widzimy, kurs po tym pierwszym zagraniu, które miałem, dotarł do poziomu 6,80, następnie wrócił podobnie w rejony minimów z otwarcia sesji. No i fajny taki układ się tutaj wyrysował na poziomie 6,50, 6,45, pod który postanowiłem zagrać. No i tutaj pod powtarzalność, czyli podobnie mam tutaj założenie, że kurs powinien ruszyć w rejony 6,70, 6,80, ewentualnie w dalszej części wyżej. Czyli jak widzimy, tutaj otwarłem długą pozycję z poziomu 6,50. No i oczekuję na ruch. Tutaj pokażę praktycznie cały ten ruch, bo to jeszcze kilka minut będzie trwało, natomiast bardzo powolne budowanie się tej świeczki kolejnej wzrostowej, to znaczy kolejnych bardziej świec wzrostowych. Jak widać, pierwsze zwykle odreagowanie jest dość takie dynamiczne, a drugie już powolnie budowane, natomiast technicznie całkiem ładne. I tu też podobnie jak na początku zauważam nieco ukrytych zleceń po stronie ofer, natomiast im kurs porusza się wyżej, czyli na początek to było tam 52, 53, przed chwilą 55, teraz taki ukryty był po 56, 57. Tych zleceń po stronie ofer jest coraz mniej ukrytych, dlatego też stanowi to dla mnie, tutaj nieco przyciągnąłem okno, dlatego stanowi to dla mnie też taki sygnał, że kurs powinien odwrócić. A widzę, po 6,59 nieco większe zlecenia kupna się pojawiły. Część przesunęła się na 6,60, czyli też jest osoba, która ten kurs wypycha wyżej. No i częściowo zrealizowałem tutaj już zlecenie, więc z akcji pozostało jeszcze 400.
No, widzę, że kurs dotarł w te rejony, gdzie wcześniej zamknąłem przy pierwszej pozycji swoje zlecenie. Natomiast widzę, że tutaj jest możliwość potencjalnie wybicia powyżej tą 80. Jestem tutaj ustawiony po cenie 91, pozostają częścią zlecenia, no ale zobaczymy, co się tutaj wydarzy na tym porannym, lokalnym szczycie. Widzę, że tutaj coś na cenie około 80 się ukryło. A nieco większe zlecenie po 6,80, więc jest tu nadzieja na to, że kurs ruszy. Natomiast po 81, 82 również dokładają się zlecenia sprzedaży. No i tutaj widzę, że zlecenia kupna zostały wypełnione po 80. Dołożyły się kolejne zlecenia sprzedaży teraz już po tej cenie. No i tutaj widzę odreagowanie. Postanawiam zamknąć całkowicie pozycję. Także widzimy dwa fajne, szybkie zagrania. Kilkaset dolarów zysku. Dziękuję i do usłyszenia za niedługo.